Takie widoki podczas sezonu grzewczego to plaga przede wszystkim osiedli domków jednorodzinnych. Mieszkańcy mają dość śmierdzących atrakcji w swojej okolicy. I słusznie, bowiem niska emisja to nie tylko problem brzydkiego zapachu, ale przede wszystkim zdrowia. Kopciuchy emitują bowiem w zależności od tego, co do nich wrzucimy, niechlubną część tablicy Mendelejewa. Tlenek węgla, pyły, lotne związki organiczne, czyli te wszelkiego rodzaju substancje smoliste, tlenki azotu, no to wszystko niszczy nam środowisko, zanieczyszcza powietrze. W Polsce na przykład 80% benzoalfapirenu w powietrzu pochodzi z tak zwanego spalania niepełnego, czyli w niższych temperaturach w piecach w gospodarstwach domowych. W dalszym ciągu wiele tych takich mało emisyjnych obiektów, czyli budynków pojedynczych, jest właśnie oparte o technologię spalania w kotłach. I to w kotłach tej starszej generacji, które wymagają wymiany. Dlatego też, by przeciwdziałać narażaniu naszego zdrowia na konsekwencje wynikające z wdychania tylu szkodliwych substancji, włodarze miast, którzy sprawują kontrolę w zakresie ochrony środowiska, dzięki strażnikom miejskim weryfikują to, czym palimy w piecu. Zero tolerancji dla palenia plastiku w piecach i jakimiś materiałami, które będą truły nas wszystkich. I to się przebija, może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale to trzeba pracować nad tym. By konsekwentnie eliminować złe praktyki, Elbląg wypracował różne metody weryfikacji tego, czym palą mieszkańcy. Myślę, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, gdzie zaproponowaliśmy zakup drona i urządzeń pomiarowych, bo tak to się odbywa. I mamy laboratorium w Elbląskim Parku Technologicznym, które jest w stanie sprawdzić, jeśli chodzi o popiół z pieca, jakie materiały zostały spalane. A taka informacja może stać się podstawą do ukarania osoby, która swoim zachowaniem szkodzi całej okolicy. Czasami na osiedlu u nas jest, nie ma, znaczy warunków do mgły, a ona jest, bo to jest dym. Ludzie palą różności, bo nie wiem dlaczego, nie chce im się sortować może odpadów, więc je palą. Na szczęście edukacja i wsparcie finansowe to działania, w kierunku których zmierzamy. W Polsce można uzyskać kilkutysięczne dofinansowania do wymiany pieca i mieszkańcy Warmii i Mazur coraz częściej z tych możliwości i rządowych, i samorządowych korzystają. Dofinansowujemy z budżetu miasta zakup, ale oczywiście warunek jest taki, że zakup pieca musi być zgłoszony i ten piec musi być takim piecem, który spełnia kryteria. Nie może być to zamiana jednego kopciucha na drugiego. Chodzi o wymianę starego pieca na ten z piątej generacji. Wiele miast regionu, oprócz gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła, pomaga mieszkańcom przy uzyskiwaniu środków z rządowego programu Czyste Powietrze. W 2019 roku podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na pełnienie funkcji punktu doradczego. W tej chwili uruchomiliśmy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi punkt konsultacyjny, do którego mieszkańcy mogą przyjść. Mamy wyszkolone osoby, które pomagają mieszkańcom przy składaniu wniosków do programu Czyste Powietrze. Te programy różnią się od siebie nie tylko źródłem finansowania, ale także jego skalą i przedmiotem. Warunki dotacji z programu Czyste Powietrze w 2021 roku uległy istotnej zmianie. Kotły kategorii 5 nie są objęte dotacjami, także za każdym razem jest to sprawa bardzo indywidualna i za każdym razem wspólnie z osobami zainteresowanymi analizujemy sytuację i prawną obiektu, i możliwości finansowe wnioskodawców. Najlepszym rozwiązaniem jest przyłączenie mieszkańców do lokalnej ciepłowni, jeżeli taka w danym mieście funkcjonuje. Takie instalacje bowiem muszą bardzo rygorystycznie stosować się do norm emisji dwutlenku węgla, siarki czy pyłów. Dobrym rozwiązaniem jest także gaz, na który coraz więcej aglomeracji się decyduje. O jego wykorzystaniu w Pasłęku mówiono przez 30 lat. Dziś staje się to faktem. Czasami mieszkaniec mnie spotka na ulicy i mówi: proszę pana, czy to jest prawda, czy to nie jest jakiś
fake news, ja mówię, że nie, że to jest prawda. Mieszkańcy widzą, że firma działa i jest postęp w tej sprawie. A gaz to oznacza wyłączenie starych systemów grzewczych, włączenie kopciuchów, włączenie niektórych piecy, które noszą nazwę bardzo ładną, że są proekologiczne, ale niestety muszą spalać tak jak każdy inny piec. Jeżeli jednak nie ma opcji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej czy gazowej, właściciele budynków zmuszeni są do stosowania instalacji indywidualnych, które często już są wyeksploatowane i nie spełniają norm środowiskowych. Wtedy warto z pomocą urzędników postarać się o dofinansowanie do wymiany starego pieca na nowy. To ile zajęło Panu wypełnienie tego wniosku o dofinansowanie? A warto, i to nie tylko dlatego, że możemy pozyskać dopłatę. Wkrótce zobligują nas do tego zmieniające się przepisy prawa. Te zaś, choć dziś jeszcze trudne do realizacji, mają nam pomóc w walce o czyste powietrze. Proszę pamiętać też o tym, że kotły te najnowszej generacji posiadają wysoką sprawność. Mówiąc prościej, mamy więcej ciepła z mniejszej ilości paliwa, czyli po prostu ogrzewanie naszego mieszkania jest po prostu tańsze. Dodatkowo te kotły są wysoce zautomatyzowane, bezpieczniejsze, wygodniejsze, więc można powiedzieć, że są same zalety, jeżeli chodzi o stosowanie tych nowych kotłów. Warto korzystać z pomocy specjalistów w zakresie dofinansowań z każdego źródła. Wystarczy udać się do urzędu w swoim mieście i pytać. Okazuje się bowiem, że można skorzystać z kilku jednocześnie. Dofinansowanie do wymiany pieca, który kosztuje w domku około 8-12 tysięcy złotych, z naszej puli 4 tysiące złotych, z puli powiatowej. To nie znaczy, że od wójta czy burmistrza nie można pozyskać na tą inwestycję proekologiczną dodatkowych środków. Władzom samorządowym zależy na jak najszybszej wymianie kopciuchów. Każdy zlikwidowany to sukces. Urzędnicy jednak zachęcają, by pójść o krok dalej. Nie wymieniaj pieca, myśl już o pompie ciepła, albo o geotermii, albo o pompie ciepła w związku ze zmianą klimatu. Bardzo opłacalne już są te powietrzne pompy ciepła, do której dostaniesz dofinansowanie 8, a w przyszłym roku 10 tysięcy złotych. Każdy przypadek trzeba analizować indywidualnie. Często zestawić z innymi dostępnymi rozwiązaniami i zobaczyć, który wariant najbardziej się opłaca. Zainteresowanie jest bardzo wielkie. Jeżeli chodzi o Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, to piłeczka jest tylko po naszej stronie, bo ten fundusz należy zwiększać. Jestem o tym przekonany, że jeśli będzie ta współpraca pomiędzy mieszkańcami a władzami tych jednostek, tak, prawda, to na pewno będzie i efekt. A jak wejdą kolejne fundusze unijne, a wiemy o tym, że tych środków ma być znacznie więcej, to będzie bardzo wielka pomoc dla mieszkańców. Którzy w najbliższych latach będą musieli wymienić piece starszej generacji. Dlatego, by zweryfikować skalę czekającego nas zadania, od 1 lipca 2021 roku zobowiązani jesteśmy zgłosić posiadane źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ten zaś ściśle współpracuje z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz licznymi instytucjami zaangażowanymi w poprawę jakości powietrza.